właśnie czytam gazetę, którą znalazłem w paryskim domu i zastanawiam się, czy Francuzi nie są zboczeni. Coucher, maîtresse, jouir, tu me veux, baiser. Czy oni o niczym innym nie myślą? Przedstawię wam dzisiaj kilka słów, które mogą mieć bardzo seksualne znaczenie, ale nie muszą. Z tym miejscem wielu osobom kojarzy się piosenka, w której padają słowa Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Wyrażenie coucher avec quelqu'un oznacza przespać się z kimś. Natomiast, jeżeli do czasownika couché dodamy zaimek zwrotny się, se coucher, oznaczać to będzie po prostu położyć się. Dla młodych dziewcząt, École de Jeunes Filles, przedstawię wam słowo maîtresse. Maîtresse może zarówno znaczyć panią w szkole, na przykład podstawówce, jak i kochankę. I tutaj najważniejszą rolę odgrywa kontekst. Od rzeczownika joie, czyli radość, pochodzi m.in. czasownik jouir. Owszem, oznacza on szczytować, ale nie zawsze musi mieć seksualne znaczenie. W wyrażeniu jouir d'une grande popularité oznacza on cieszyć się dużą popularnością. Jeżeli do czasownika jouir dodamy przedrostek ré oraz zaimek zwrotny se, se réjouir, otrzymamy całkowicie neutralne powiedzenie radować się. W języku francuskim mamy kłopotliwe słowo baiser. Jako rzeczownik oznacza ono pocałunek, ale w formie czasownikowej, w języku potocznym, używane jest jako uprawianie seksu, czyli bzykać się. Czasownik vouloir wcale nie musi oznaczać chęci, pragnienia czy pożądania, jak w przypadku je te veux, pragnę cię. Jeżeli użyjemy go w konstrukcji en vouloir à quelqu'un, będzie oznaczał mieć komuś za złe. Na przykład, je t'en veux de m'avoir menti. Mam ci za złe, że mnie okłamałeś. To kto tu jest zboczony? Francuzi? Czy ci, którzy źle nauczyli się mówić po francusku? Jeśli spodobał się wam ten filmik, kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby być zawsze okuwą z ciekawostkami dotyczącymi języka francuskiego. Zapraszam też na mojego bloga francuskijestsexy.pl, na mojego Facebooka, Instagrama oraz na codzienne lekcje francuskiego na Snapchacie. Do zobaczenia.